Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie będę się może odnosił już do szczegółów tego budżetu, ale chciałem się odnieść do tutaj niektórych głosów, które padały z tej sali, między innymi do głosu przewodniczącego Palikota, który zaprezentował tu bardzo oryginalne metody leczenia gospodarki światowej, gospodarki polskiej i uznał za głównego winowajcę kryzysu finansowego rynki finansowe. Otóż trzeba powiedzieć, co to są te rynki finansowe i kto w nich uczestniczy. Głównymi uczestnikami tych rynków finansowych są fundusze emerytalne, fundusze ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, oszczędności wielu milionów ludzi i byłoby naprawdę znakomicie, gdyby na przykład te fundusze emerytalne po 25% rocznie zwiększały swoje wartości. No niestety tak nie jest, bo akurat jeśli chodzi o Polskę, to one mogą się gromadzić, bogacić tylko o 5% rocznie. Tyle wynosi oprocentowanie, rentowność naszych obligacji. Jest to duże osiągnięcie tego rządu, że w tym wskaźniku, który odzwierciedla wiarygodność gospodarki kraju, wiarygodność jego polityki, jego perspektywę, no Polska uzyskuje stałą poprawę i ciągle coraz to mniej płacimy za pożyczone pieniądze, mniej niż w tej chwili Włochy, czy Hiszpania, czy wiele innych krajów spoza strefy euro. Drugą taką dziwną receptą pana Palikota było wskazanie na to, żeby bank centralny mógł bezpośrednio pożyczać pieniądze budżetowi. Otóż to jest stara recepta jeszcze z PRL-u, drukowania po prostu pustych pieniędzy. Na szczęście mamy to zakazane w Konstytucji, w artykule 220, także mam nadzieję, że do zmiany Konstytucji tutaj nie dojdzie, a jest to po prostu zabezpieczenie nas wszystkich przed groźbą inflacji, przed groźbą pożyczania pieniędzy z przyczyn politycznych. Owszem, rząd może pożyczać, ale od tych, którzy wierzą mu, którzy są gotowi uznać to za wiarygodnego pożyczkobiorcę, a nie pod presją polityczną czy jakimiś innymi kalkulacjami politycznymi od banku centralnego. Więc nas ręka boska broni od tego, żebyśmy znosili ten przepis Konstytucji i chronili się w ten sposób. Kolejną uwagę chciałem odnieść do programu konwergencji, programu nadmiernego deficytu, który tutaj Polska się rzeczywiście znalazła w okresie kryzysu. Otóż, proszę Państwa, od 2009 roku w tym programie nadmiernego deficytu znalazły się właściwie prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej, poza trzema: Estonią, Szwecją i Luksemburgiem. Nawet Niemcy, Wielka Brytania, Francja, wszystkie te kraje wpadły w nadmierne zadłużenie. Ale one też były poza, tamte wszystkie kraje też były, pani poseł, wszystkie były poza. Ale w okresie kryzysu no, wpadły w tę procedurę nadmiernego deficytu i bardzo jest, że tak powiem, rzeczą, jest to zjawisko nadzwyczajne, to jest rzeczą dobrą, że ten wzrost naszego zadłużenia jest stosunkowo mniejszy niż w innych krajach i rzeczywiście, jak tutaj minister Rostowski słusznie powiedział, jesteśmy jednym z sześciu krajów, w którym relacja długu do PKP, do PKB ulega zatrzymaniu. Proszę Państwa, następna rzecz, o której tutaj była mowa, to jest sprawa tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i pożyczki dla niego. Właściwie już bardzo wiele aspektów było tutaj przedstawionych, ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której tutaj nie było mowy. Mianowicie nam powinno zależeć na tym, żeby Międzynarodowy Fundusz Walutowy miał możliwości działania, dlatego że jest to jedna z nielicznych instytucji światowych, które mogą oddziaływać na stabilizację gospodarki w świecie, które mogą ratować finanse krajów zagrożonych, stawiając im określone warunki, naprawy tych finansów. Powinno nam zależeć, bo nasza gospodarka jest zależna od gospodarki światowej, od tego, jak inne kraje funkcjonują i jak będzie, im większy chaos na świecie, im więcej krajów będzie zagrożonych upadkiem i bankructwem, tym oczywiście gorzej dla naszego eksportu, dla wielu tysięcy miejsc pracy, które istnieją tylko dzięki temu, że jest eksport do innych krajów. Więc nie powinno nam zależeć, powinno nam zależeć na umacnianiu możliwości działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a szczególnie w taki sposób, powiedziałbym, mało kosztowny, jak przesunięcie naszych rezerw z jednych instytucji, z jednych walut do tej wiarygodnej instytucji, jaką jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Proszę Państwa, wszyscy tu już mówili o tym, nawet opozycja właściwie przyznawała, że jest ten wzrost gospodarczy z roku na rok, że jesteśmy tą zieloną wyspą przy wszystkich tych problemach. Ale ciągle powstaje pytanie, na ile tu jest szczęście, na ile tu jest zasługa tego rządu, na ile to jest zasługa rozmaitych naszych instytucji, na ile to są jakieś czynniki od nas niezależne. Jest na pewno tu zbiór rozmaitych elementów i dewaluacja złotego się do tego przyczyniła i jednak mocny nadzór finansowy w Polsce, że jednak u nas te banki nie potrzebowały dokapitalizowania i jakichś procedur
procedur naprawczych i również limit konstytucyjny uniemożliwiający wzrost zadłużenia ponad 60% PKB, który jest oryginalnym polskim osiągnięciem i to działa zarówno na nas, działa bezpośrednio, powiedziałbym, żeby się chronimy się przed tym przekroczeniem tego limitu, czy nawet progów oszczędnościowych, ale również to działa na tych wszystkich, którzy pożyczają nam pieniądze, że oni wiedzą, że Polska ma taki limit nałożony, że Polska tutaj nie popełni jakichś szaleństw i będzie ostrożna z zadłużaniem kraju. W związku z tym można Polsce pożyczać na dobrych warunkach. Była też mowa o rozmaitych sposobach sięgania do oszczędności budżetowych, do zacieśniania tego deficytu budżetowego, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że natrafiamy tu już na pewną granicę, na pewien limit. Już nie da się. Była reforma OFE, jest presja na samorządy, jest obok tego fundusz drogowy. Mówiono tu o rozmaitych problemach socjalnych, które znajdują się w stanie dużego napięcia, finansowaniu kultury, nauki. Zgoda, wszystko to jest zgoda i dlatego jeśli chcemy utrzymać stabilną pozycję Polski, jeśli chcemy utrzymać dobrą perspektywę, wiarygodność i również wzrost gospodarczy, to musimy też myśleć o przyszłych reformach. O prywatyzacji musimy myśleć, o reformie KRUS-u, o reformie karty nauczyciela, o reformach w innych dziedzinach naszych wydatków po to, żeby tę stabilność i dobrą perspektywę na tle innych krajów w tej relatywnie bardzo niestabilnej sytuacji zachować. I dlatego uważam, że wykonanie tego budżetu świadczy, że jesteśmy na dobrej drodze, abyśmy ją kontynuowali bardziej intensywnie. Dziękuję bardzo.